Wasz projekt może totalnie wywrócić to, jak się pływa po morzach i oceanach. Dlatego, że w którymś momencie załogi człowiek będzie już prawie niepotrzebny. Mówimy o projekcie Awal. Ja bym powiedziała, że nie tyle niepotrzebny, co bardziej bezpieczny i pracujący w bardziej komfortowych warunkach. Bo nie chodzi nam o to, żeby, że tak powiem, powiększyć bezrobocie w branży morskiej, tylko sprawić, że ten trudny zawód stanie się dla marynarzy łatwiejszy. Czyli rzadziej będą wyjeżdżali z domu, będzie ich mniej na statku i będą się tam czuli bardziej bezpiecznie. To moje takie trochę prowokacyjne pytanie miało się być początkiem opowieści o niezwykłym projekcie, który powstaje, który jest jedyny w świecie, który może rzeczywiście tą nawigację morską wprowadzić na zupełnie inny pułap. Na czym on polega? Polega na tym, żeby zastąpić oczy nawigatora i jego lornetkę urządzeniem dodatkowym na statku. Bo jakieś urządzenia całkiem profesjonalne na tych statkach już są. To są takie urządzenia jak radar czy system automatycznej identyfikacji tego, co pływa wokół statku. Natomiast cały czas potrzebny jest to spojrzenie w głębinę morza przy pomocy lornetki, bo nie wszystko widać na tych urządzeniach. Nie widać na przykład dryfujących gór lodowych, nie widać porozrzucanych kontenerów, nie widać wielorybów, które bardzo psują rejs statkowi i niestety często giną z tego powodu. Dlatego też nasz projekt ma na celu dodanie urządzenia w postaci drona, czyli bezzałogowego statku latającego, do wyposażenia statku w celu obserwacji i automatycznej detekcji wszystkiego tego, co jest niebezpieczne dla statku przy pomocy systemu przetwarzania obrazów, czyli sztucznej inteligencji, która grasuje dzisiaj wszędzie. Wszędzie. Na morzu również w takim razie będzie pojawiała. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób, że przy każdej tam pływającej jednostce, przy statku pływającym będzie też ten statek, który się w powietrzu obserwuje otoczenie i wymieniają się informacjami, korygując trasę, którą pokonują. Takie jest mniej więcej założenie. Tak, ponieważ projekt Awal, który tak naprawdę jest kompleksowym systemem, składa się z kilku komponentów, począwszy od bezzałogowych platform latających, które mają za zadanie przenosić odpowiedni sprzęt poprzez łącza danych, system przetwarzania obrazu, odpowiednie kamery, system decyzyjny, komputer, który jest zainstalowany na statku i de facto odpowiednio interpretuje te wszystkie informacje i wspomaga procesy decyzyjne na statku, czy to informując kapitana, czy autopilot statku. No, tutaj wszystko jest złożone z wielu komponentów, które ze sobą współpracują i które pełnią istotne role. Naszą tutaj rolą w głównej mierze są właśnie... Czyli mówimy o Politechnice Białostockiej, która jest partnerem potężnego tego przedsięwzięcia. Jest liderem tego przedsięwzięcia. Tak, jednym z konsorcjantów. Naszym zadaniem jest zbudowanie i uruchomienie odpowiednich bezzałogowych statków powietrznych, które będą pełniły funkcje w tym systemie. Głównym zadaniem jest przenoszenie odpowiedniego sprzętu optoelektronicznego, czyli kamer systemu przetwarzania obrazów, który wykrywa te przeszkody. Nasze bezzałogowce, gdzie tak naprawdę mamy dwa typy, śmigłowiec wielowirnikowy, czyli statek powietrzny unoszący się bezpośrednio nad statkiem pływającym, zasilany przewodowo, który... Czyli będzie połączony ze statkiem? Tak, ponieważ zasilanie bateryjne pozwalałoby dosłownie na kilka minut lotu, co by wystarczyło na osiągnięcie pułapu 50 metrów i trzeba było już z powrotem lądować. Dlatego mamy zastosowane zasilanie przewodowe, dzięki czemu może mamy praktycznie nieograniczony czas lotu, czyli czas obserwacji, czyli czas pozyskiwania danych audiowizualnych z potencjalnymi zagrożeniami, które możemy wykryć, zidentyfikować, no i przesłać dalej do systemu decyzyjnego. A drugi typ, bo to są dwa typy tych takich towarzyszących statkowi pływającemu obiektów. Jeden ten jakby na uwięzi i drugi, który będzie się poruszał w większych odległościach. Tak, drugim typem statku BSP jest samolot z funkcją pionowego startu, czyli wolno latający płatowiec,
który może bez wymogu pasa startowego pionowo wystartować z pokładu statku, wykonać misję, czyli odlecieć na znaczne odległości od statku, dokonać identyfikacji wcześniej wykrytej przeszkody, powrócić i wylądować. Czyli nie potrzebujemy wielkiego lotniskowca, żeby operować właśnie tym drugim typem statku powietrznego, tylko możemy sobie pionowo wystartować, wylądować. Tutaj, co jest istotne w tym całym przedsięwzięciu, jeżeli mamy na myśli bezzałogowe statki powietrzne, one muszą operować w pełni autonomicznie, czyli na podstawie informacji, zbioru informacji pogodowych, a także technicznych, zdatności do lotu. Start odbywa się w sposób automatyczny, czyli bez udziału człowieka. To takie trochę decyzje sztucznej inteligencji, która musi analizować dane i jakieś tam decyzje podejmować. Tak, tak. O takie fragmenty już no niestety trzeba zakrawać, ponieważ no wiadomo, ten system ma być w pełni bezobsługowy, więc trudno jeszcze obciążać ewentualnego marynarza, żeby potrafił operować statkami powietrznymi, do tego, żeby się przyuczał i w sposób pewny nimi sterował. Dlatego właśnie te statki muszą być w pełni autonomiczne, czyli same startować, wykonywać misje i lądować. Panie doktor, wielkie wyzwanie. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy, potężny projekt, który ma kilku partnerów, prawda? Bo to wymagało... 4 partnerów. Jedną uczelnię i 3 firmy dokładnie. To wymagało współpracy i co więcej, Politechnika Białostocka, oddalona od mórz i oceanów, fantastycznie się sprawdza w bojowych warunkach, bo te wszystkie urządzenia, o których mówicie, są testowane w bardzo trudnych warunkach żeglugi. Tak, projekt, każdy zresztą B+R, czyli badawczo-rozwojowy, ma takie charakterystyczne 3 fazy. Najpierw siedzimy w laboratorium, potem siedzimy w polu, czyli najczęściej w okolicach lub w halach Politechniki Białostockiej. Potem jedziemy na morze. No żartowałam, nie robimy takiego skoku, jedziemy do Iławy. Tam są takie małe stateczki w Fundacji Bezpieczeństwa i Ochrony Bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska i latem właśnie będziemy testowali naszą technologię na skali takich małych stateczków, 1 do 25, a ostatecznie wypływamy w morze. Tak, musimy się Pani przyznać, że myśmy byli na tyle szaleni, że wypłynęliśmy w morze wcześniej niż przewiduje projekt. Dzięki życzliwości i bardzo dużej otwartości polskiej żeglugi morskiej, która zawiaduje promem Wolin, dostaliśmy się na prom już 2 razy, a jeszcze kilka razy się dostaniemy, po to, żeby zobaczyć, z czym się mierzymy. No i wróciliśmy strasznie zaoferowani, bo to, co sobie wpisaliśmy w projekt jako szczury lądowe, to trochę przerosło nasze oczekiwania co do tego, że będzie łatwo. Jest bardzo trudno, ale dzięki temu, że byliśmy tam już tyle razy, to wiemy, z czym się mierzymy i wiemy, w jakim kierunku powinny zmierzać prace. Projekt nie musi koniecznie toczyć się tak jak we wniosku, więc zmieniamy go co i rusz, bo co i rusz spotykamy jakieś nowe bariery. No i w tej chwili największą barierą są warunki atmosferyczne. Można się było tego spodziewać z jednej strony. No tak, bo wiatr. Bo wiatr. Przede wszystkim wiatr. Ale dzięki temu, że jesteśmy na tym promie już kilka razy, to wiemy, że ten wiatr zachowuje się tak, a nie inaczej i możemy zapobiec temu, że dron nie posłucha się tego wiatru i będzie miał tą swoją dzielność morską, o którą walczymy. Dzielność morska urządzenia to są takie niezbędne cechy, które musimy się odznaczać w tym projekcie. Tak, to jest słownictwo marynarzy. My jak się komunikujemy w takim multidyscyplinarnym towarzystwie, to tego, czego musieliśmy się nauczyć na początku, to właśnie tych słów, które niby są wypowiadane w języku polskim, to padają, może brzmią tak samo, oznaczają co innego. Doprowadziło to do kilku nieporozumień i lapsusów i teraz się z tego śmiejemy, ale ta komunikacja, mimo że grono i ściśle techniczna, była do wyuczenia się na samym początku i była najambitniejszym zadaniem. To jest bardzo ciekawe połączenie. Powiedzmy jeszcze słów parę o tym projekcie. Jakim budżetem dysponujecie? Kiedy jest koniec? I co będzie teraz tam finalnym? No tak, budżet jest zjadany. Wydajemy środki. Robimy dużo zmian w projekcie, ale to naturalna sprawa już. Nasz dawca pieniędzy, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, już się nie dziwi naszym zmianom w projekcie. Budżet projektu opiewa na ponad 10 milionów złotych. To jest duży projekt. W konkursie, w którym startowaliśmy, czyli w badaniach aplikacyjnych, to był największy projekt. I to był konkurs dedykowany szalonym pomysłom, mówiąc w skrócie, czyli innowacjom przełomowym, czyli takim, które zmienią świat i ułatwią ludziom
pracę, tak żeby była bezpieczniejsza. Pozostali partnerzy to partnerzy przemysłowi, czyli wspomniana już Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska i dwie spółki akademickie, jedna ze Szczecina, jedna z Białegostoku. No i nie jesteśmy tak szaleni w Białymstoku, żeby mądrzyć się na temat nawigacji morskiej. Tu mamy partnera w postaci firmy ze Szczecina, firmy SAP4NAV, która zna się na rzeczy. No i mamy spin-offa Politechniki Białostockiej firmę o nazwie Aplogi, która zajmuje się przetwarzaniem obrazów. Kiedy efekt taki, z którego będziecie zadowoleni, czy ten prototyp, który powstanie, ujrzy światło dzienne albo będzie na morzu? Tutaj może zgodzę się z tym, że wyszliśmy trochę przed szereg i odbyliśmy te testy w trakcie rejsu ze Świnoujścia do Szwecji, gdzie zderzyliśmy się tak naprawdę z tą rzeczywistością morską, która nas troszeczkę przyłączyła was. Trochę nas sprowadziła na ziemię, no ale... No, Białystok na razie jeszcze nie miał do tej pory dostępu do morza. Ani lotniska. Ale zmieniamy to. W każdym razie to dużo nas nauczyło. Także w kontekście tego, że małymi kroczkami, nie zawsze zakończonymi sukcesem, dąży się do celu. I tymi małymi krokami tak naprawdę poprzez testy u nas tak zwane poligonowe, tudzież polowe, tutaj na miejscu, poprzez testy w Iławie, w ośrodku, a także przez te testy w rzeczywistych warunkach morskich, na promie płynącym przez Bałtyk, naprawdę dużo wnoszą do naszego projektu, no i pozwalają nam korygować nasze założenia, a także nasze cele. Więc tutaj sukcesywnie dążymy do przodu. Nasze bezzałogowce już śledzą w cudzysłowie... Samochody na razie. Na razie samochody. Ale dobrze im idzie. Tak. I to przy znacznych prędkościach. Same startują, same lądują na podstawie właśnie tych informacji z otoczenia, więc jesteśmy na dobrej drodze. Wyzwań jest jeszcze dużo, ponieważ to wszystko zweryfikuje tak naprawdę badania w warunkach tych quasi-rzeczywistych i rzeczywistych. To jest troszeczkę inaczej niż na lądzie, ponieważ no, nie da się, jak coś spadnie, to no, niestety nie możemy tego zebrać, tylko musimy wyławiać, tak? No więc jest... To w sumie dobra sytuacja, bo nie spadnie na nikogo, tak? Się nie rozbija, tylko trzeba wysuszyć. Tak w waszych marzeniach, takiej optymistycznej wersji, to kiedy byłoby możliwe, żeby to wasze opracowanie, ta wasza technologia, którą sprowadzicie, będzie po prostu stosowana i takie systemy będą funkcjonowały na Bałtyku na przykład? To nie kwestia marzeń, tylko wskaźnika w projekcie. Dlatego, że my mamy cel pod tytułem komercjalizacja. I to cel zaplanowany na maksymalnie 3 lata w ciągu okresu od zakończenia projektu, czyli w okresie trwałości. Bardzo dziękuję. Fantastyczni ludzie, którzy przekraczają wszystkie absolutnie bariery i granice i realizując ten projekt zdobywają też morskie dzielności. Bardzo dziękuję, trzymamy za was kciuki. Dziękujemy również za wywiad.